Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w poniedziałek 15 listopada 2021 roku. Taki malutki bonus do mojego nagrania, które zrobiłem parę dni temu odnośnie tego, czego naucza Albert na swoim kanale, że no, czasami po prostu tak naucza, że wykrzywia no niestety nauki także apostoła Pawła. I nagranie, które zrobiłem, to miało tytuł Wypaczona Ewangelia misjonarza Alberta. I w tym nagraniu chciałbym też jeszcze na tamto nagranie się powołać, odnieść się do jeszcze kilku innych słów, do których się nie odniosłem w moim nagraniu poprzednim, a mianowicie właśnie tej hierarchii, którą tutaj tak na siłę przedstawia Albert, że no, hierarchia niestety zaczyna się od papieża. Więc zaraz sobie to przeanalizujemy ze Słowem Bożym, czy tak faktycznie sprawy się mają. Bo zauważyłem, że wzorem kłamstw katolickich tak samo podążają i kościoły, powiedzmy, protestanckie. Więc tak, posłuchamy, co Albert mówi na temat hierarchii, powołując się na list apostoła Pawła do Efezjan, prawda, odnośnie właśnie tak zwanej służby pięciorakiej, którą ja już tłumaczyłem, że to jest służba pięcioraka i nie jest to żadna hierarchia, bo apostoł Paweł też żadnej hierarchii nie ustanowił, prawda, a po prostu wyznaczył po prostu... To nawet może nawet nie Paweł, tylko ta służba została wyznaczona, ja bym powiedział, właśnie przez Boga, prawda? Paweł miał objawienie, prawdopodobnie jak został wzięty do trzeciego nieba, prawdopodobnie wtedy też została mu pokazana służba pięcioraka, ale ta służba pięcioraka, która miała funkcjonować tutaj na ziemi, w kościołach, których założył apostoł Paweł, działała na zasadzie równości, a nie jakiegoś tam już stołka i każdy stołek, każda dupa wyżej posadzona i głowa do góry zadarta. No nie. Więc tak, posłuchajmy, co tutaj mówi odnośnie tego listu apostoła Pawła i tych funkcji. To jest nagranie Alberta zatytułowane Protestancki ból głowy. O Boże, Kościół jest Pana. On odszedł i zostawił swój dom sługom, czyli papieżowi odzwierdnemu, który ma czuwać, i sługom, którym wyznaczył posługi. Nauczycielom, urząd do nauczyciela jest, tak? Są prorocy, są, to jest czwarty rozdział listu do Efezjan, hierarchia, funkcje do pełnienia w kościele, papież, paziowce moje, biskup, prezbiter, kapłan i diakon, prorocy, nauczyciele, mający charyzm. No właśnie, najpierw są apostołowie, prorocy. Więc tak, jak widzicie, możecie cofnąć nagranie do tyłu. Albert zaczyna, że na pierwszym miejscu jest papież, pasterz. Na pierwszym miejscu. Więc tak, wiemy, że całe takie to podium z tym pierwszym, drugim miejscem tak naprawdę to wzięło się po prostu z igrzysk sportowych, prawda? Wiemy, że zawody, które odbywały się przeważnie na terenie gruntu ziemskiego, na takiej pięknej łące czy terenie takim zarośniętym trawą, przeważnie tak widzimy, jak się ustawia to podium z pierwszymi trzema miejscami. I na tej pięknej, takiej zielonej trawie ustawione jest podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, prawda? I zwycięzcy zajmują właśnie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na tym podium, prawda? Więc zobaczmy, jak to jest, bo patrząc to, jak się Albert powołał na list do Efezjan, prawda? No to list do Efezjan, czwarty rozdział, apostoł Paweł w 11 wersecie wymienia, i to nie jest żadna hierarchia przede wszystkim, tylko to są właśnie funkcje, które są rozłożone
Kościele i tych funkcji, do tych funkcji mogą być powołane dwie, trzy, cztery osoby, bo przyjmijmy, że taki zbór na przykład, że na wzór taki protestancki jest zbór, zgromadzenie, prawda? I niech tam będzie nawet, może być i do 100 ludzi, prawda? I wśród takiego kościoła, takiej wspólnoty, może się okazać, że może być dwóch proroków, może być tak samo dwóch, trzech nauczycieli, może być i trzech, czterech ewangelizatorów, prawda? No, praktycznie może być po kilka osób z tymi właśnie charyzmatami, bo to są dary, to nie są funkcje. W sumie to są dary Ducha Świętego, które były udzielane tym, którzy nawracali się na głoszoną Ewangelię przez apostołów, prawda? Kiedy były na tych nawracających się ludzi nakładane ręce przez apostołów, wtedy były tacy ludzie byli obdarowywani właśnie różnymi charyzmatami Ducha Świętego, bo to też nie było z góry ustalone. Były nakładane ręce i potem się okazywało, że taka osoba albo otrzymywała dar proroka, albo mówienia językami, albo dar nauczyciela, prawda? Czy dar pasterza, prawda? Czy ewangelisty. I wcale nie jest powiedziane, tak jak powiedziałem wcześniej, że w danym takim, w takiej wspólnocie te funkcje są tylko pięć, że może być tylko jeden prorok, może być tylko jeden ewangelista, może być tylko jeden apostoł, może być tylko jeden nauczyciel, prawda? Czy jeden tak samo i pasterz. Te funkcje mogą mieć kilka osób w takiej wspólnocie. I teraz tak, w 11 wersecie czytamy, apostoł Paweł wymienia tą służbę pięcioraką. I mówi, że Bóg ustanowił. On też ustanowił, czyli Jezus Chrystus. I na pierwszym miejscu mamy apostołów. Potem jest proroków, potem jest ewangelistów, na czwartym miejscu mamy pasterzy i na piątym miejscu mamy właśnie nauczyciele, prawda? Praktycznie na pierwszym miejscu jest apostoł. Dlaczego jest apostoł na pierwszym miejscu? Dlatego, że apostoł to jest ten jedyny, który ma praktycznie wszystkie te funkcje razem. On je może wszystkie razem dotknąć, prawda? To jest apostoł. Praktycznie ma wszystkie razem te funkcje. Apostoł. Więc jak to się dzieje teraz, że na pierwszym miejscu mamy apostołów, na drugim miejscu mamy proroków, i na trzecim miejscu mamy ewangelistów. Na tym podium, na tych trzech pierwszych miejscach właśnie jest apostoł, prorok, ewangelista. I teraz na tej trawie, na tej murawie, gdzie to podium jest postawione, okazuje się, że praktycznie na tym piedestale czwartego miejsca już nie ma. Czyli na czwartym miejscu, kiedy zostaje wymieniony pasterz, praktycznie pasterze to się kojarzy nam z łąką, pastuchy, wiadomo, na łąkach też się wylegiwali, prawda? Jak słoneczko świeciło. Więc na czwartym miejscu jest papież. I teraz ten papież, który tam sobie na tej zielonej trawie leży i gryzie tą trawę, jak to się stało, że z czwartego miejsca przeskoczył na pierwsze miejsce? Ja się pytam, jak to się dzieje, że papież, który obok tego piedestału tam leży i gryzie trawę na tej ziemi, leży na tej ziemi i gryzie trawę jak królik, nagle się okazało, że pam, z czwartego miejsca zrobił się najważniejszy. Jest na pierwszym miejscu. No to jest po prostu zwykłe szachrajstwo i tylko poprzez właśnie kłamstwo można z czwartego miejsca nagle stanąć na pierwszym miejscu. Tylko poprzez kłamliwe jakieś manipulacje. Taka jest prawda. I idąc tym wzorem, widzę, że pastorzy robią to samo w zborach protestanckich, bo wiadomo, że też w tych zborach protestanckich pastorzy, to są ludzie, którzy sami siebie nagle ogłaszają. Oni są tutaj teraz pastorami, zakładają sobie swoją
teraz jakiś swój zbór, prawda? Okazuje się, że w takim właśnie zborze jest jeden administrator, on jest najważniejszym administratorem, taki właśnie pastor, prawda? No i tak jak mówię, z czwartego miejsca pastorzy nagle się okazują, że są na pierwszym miejscu, bo wiemy, że w każdym zborze protestanckim pastor jest najważniejszy, pastora trzeba się słuchać, jak ktoś się z pastorem nie zgadza, to wylatuje z takiego zboru, prawda? No, tak jak powiedziałem, dzisiejsi pastorzy są praktycznie na pierwszym miejscu. Z czwartego miejsca, nie wiadomo w jaki sposób, robią się najważniejsi i są na pierwszym miejscu. Więc tak, w kościele katolickim jest ta sama manipulacja, w zborach protestanckich ta sama manipulacja. Pasterze, nie wiadomo w jaki sposób, z czwartego miejsca przechodzą na czołówkę peletonu tej służby pięciorakiej, prawda? I nagle są liderami. Prawda, żółta koszulka w peletonie i oni zaraz prowadzą kościół. Są na pierwszym miejscu i są najważniejsi. Podczas gdy Słowo Boże mówi zupełnie coś innego. I teraz słyszeliśmy, jak Albert potrafi właśnie, no niestety, te takie kłamliwe nauki przedstawiać przed kamerą, gdzie potem ludzie, którzy, no niestety, są niedouczeni, będą oglądać takie nagranie, no i niestety uwierzą w kłamstwo, które no, tam niestety jest szerzone w takim nagraniu, prawda? Ja nie wiem, jak można tak do kamery naprawdę kłamać i przekręcać pismo. Jak można tak przekręcać pismo i interpretować po swojemu. Papież jako pasterz nie jest na pierwszym miejscu, nie jest najważniejszym. Jednakże wiemy, że dzisiaj, no wiemy, że papież jest na pierwszym miejscu, na piedestale, jest najważniejszy. Tak jak w zborach protestanckich, czyli w kościołach protestanckich, pastor jest najważniejszy. Niestety. Papież, tak jak powiedziałem, na czwartym miejscu, który leży na ziemi i gryzie trawę, powinien właśnie buty czyścić tym, którzy są na pierwszych trzech miejscach. Tak jak to robił Franciszek Bergoglio, właśnie lizał buty murzynom i całował buty murzynom. Właśnie tak powinien robić papież. Całować stopy tym, którzy są od niego wyżej. A nad papieżem właśnie wyżej jest apostoł, prorok i ewangelista. Oni są na pierwszym miejscu i im powinien buty czyścić pasterz, prawda? Jednakże się okazuje, że to trzeba pasterzowi słomę z butów wyciągać i mu buty ładnie polerować. No, żyjemy w takich czasach, że jest właśnie wszystko na odwrót. Dobrze, to tyle w tym bonusiku do tamtego nagrania. Trzeba niestety sprawdzać, co jest napisane i no niestety, bo inaczej kłamstwa widzę w kościele rzymskokatolickim, jak były szerzone, tak dalej są szerzone, dlatego ja się nie dziwię, że no ta hierarchia musi runąć. To musi runąć ta hierarchia, musi zostać usunięta, dlatego że nic dobrego z tego nie będzie, nic się nie zmienia. I widzę, że nawet już na tej bazie tej hierarchii widzę nawet już tacy usługujący, właśnie misjonarze, którzy są na samym dole praktycznie, tacy misjonarze, oni niestety no, powielają kłamstwa i nauczają coś, czego no, Biblia nie naucza. Dobrze, nie będę już przedłużał, wystarczy ten kwadransik ze Słowem Bożym.